pociąg osobowy S7 ze stacji Katowice do stacji Racibórz. Planowy przyjazd godzina 21.43. Przyjedzie z opóźnieniem około 15 minut. Pociąg osobowy S7 ze stacji Katowice do stacji Racibórz. Planowy przyjazd godzina 21.43. Przyjedzie z opóźnieniem około 15 minut. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Opóźnienie może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Uwaga! Pociąg Intercity Korfanty ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Warszawa Wschodnia. Przez stację Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Częstochowa, Koluszki, Skierniewice, Żyrardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna. Wjedzie na tor drugi przy peronie drugim. Pociąg Intercity Korfanty ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Warszawa Wschodnia. Przez stację Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Częstochowa, Koluszki, Skierniewice, Żyrardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna. Wjedzie na tor drugi przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 876 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 5 i 4 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 3, 2, 1 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 4. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Uwaga, po torze pierwszym przy peronie drugim przejedzie pociąg pasażerski bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. Uwaga, pociąg osobowy S5 ze stacji Zwardoń do stacji Katowice wjedzie na tor drugi przy peronie drugim. Pociąg osobowy S5 ze stacji Zwardoń do stacji Katowice wjedzie na tor drugi przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Uwaga, pociąg osobowy S4 ze stacji Katowice do stacji Tychy-Lodowisko przez stację Tychy wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg osobowy S4 ze stacji Katowice do stacji Tychy-Lodowisko przez stację Tychy wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Uwaga, przyspieszony pociąg osobowy Rachowiec ze stacji Zawiercie do stacji Zwardoń wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Przyspieszony pociąg osobowy Rachowiec ze stacji Zawiercie do stacji Zwardoń przez stację Tychy, Krztyna, Czechowice, Dziedzice, Bielsko-Biała Główna, Żywie wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg zatrzymuje się na niektórych stacjach. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Przyspieszony pociąg osobowy Czantoria ze stacji Częstochowa do stacji Wisła Kłębce przez stację Tychy, Krztyna, Skoczów, Goleszów, Ustroń wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg zatrzymuje się na niektórych stacjach. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Uwaga! Opóźniony pociąg TLK Kormoran ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Olsztyn Główny. Przez stację Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Częstochowa, Koluszki, Skierniewice, Żyrardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Modlin, Działdowo. Wjedzie na tor drugi przy peronie drugim. Opóźniony pociąg TLK Kormoran ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Olsztyn Główny. Przez stację Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Częstochowa, Koluszki, Skierniewice, Żyrardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Modlin, Działdowo. Planowy przyjazd o godzinie 13.35. Wjedzie na tor drugi przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 16, 15 i 14 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13 i 12 znajdują się w środku składu. Wagony numer 11 i 10 znajdują się... Uwaga, opóźniony pociąg osobowy S7 ze stacji Katowice do stacji Racibórz przez stację Mikołów Orzesz-Rybnik. Planowy przyjazd godzina 21.43. Wjedzie na tor trzeci przy peronie pierwszym.
Opóźniony pociąg osobowy S7 ze stacji Katowice do stacji Racibórz przez stację Mikołów Orzesza-Rybnik. Planowy przyjazd godzina 21.43. Wjedzie na tor trzeci przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Uwaga, opóźniony pociąg TLK Pogoria ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Gdynia Główna przez stację Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Częstochowa, Łódź, Lizew, Inowrocław, Bydgoszcz Główna, Laskowice Pomorskie, Tczew, Gdańsk Główny, Sopot. Planowy przyjazd godzina 21.54. Wjedzie na tor drugi przy peronie drugim. Opóźniony pociąg TLK Pogoria ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Gdynia Główna przez stację Katowice, Sosnowiec Główny, Zawiercie, Częstochowa, Łódź, Widzew, Inowrocław, Bydgoszcz Główna, Laskowice Pomorskie, Tczew, Gdańsk Główny, Sopot. Wjedzie na tor drugi przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 14-13 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 12-11, wagon sypialniany numer 31 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 12. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Opóźniony pociąg osobowy S6 ze stacji Wisła Głębce do stacji Gliwice przez stację Katowice, Chorzów, Batory, Ruda Śląska, Zabrze. Planowy przyjazd godzina 21.38. Wjedzie na tor drugi przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Opóźniony pociąg Intercity Inka ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Zwadoń. Przez stację Tychatrzyna, Czechowice, Dziedzice, Bielsko-Biała Główna, Żywiec. Wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Opóźniony pociąg Intercity Inka ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Zwardoń. Przez stację Tychatrzyna, Czechowice, Dziedzice, Bielsko-Biała Główna, Żywiec. Planowy przyjazd o godzinie 12.06. Wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 1, 2, 3 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 4, 5 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 6, 7, 8 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 4. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Uwaga! Pociąg Intercity Wisła ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Wisła Uzdrowisko przez stację Tychatrzyna, Skoczów, Goleszów. Wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg Intercity Wisła ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Wisła Uzdrowisko przez stację Tychatrzyna, Skoczów, Goleszów. Wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 1, 2, 3 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 4 i 5 znajdują się w środku składu. Wagony numer 6, 7 i 8 znajdują się na końcu składu pociągu. Pociąg regiokarny ze stacji Kraków Główny do stacji Rybnik przez stację Mikołów Orzesze wjedzie na tor trzeci przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu.